wchodzimy w menu Wi-Fi i łączymy się z naszym routerem. Teraz sprawdzamy adres IP i MAC naszego telefonu. Wi-Fi, nazwa naszego routera, szczegóły. I na dole pisze adres IP i MAC naszego telefonu. Ustawiamy połączenie z naszym routerem jako profil transmisji danych. Internet, ustawienia, profil transmisji danych i nazwa naszego routera. Ustawienia, aplikacje, odtwarzacz multimedialny, ustawienia VOD i nazwa naszego routera. Z gry, więcej, profile transmisji danych i nazwa naszego routera. Uruchamiamy przeglądarkę i wpisujemy w adres IP naszego routera. Szukamy opcji DHCP. Wpisujemy w puste pola kolejno nazwę, adres MAC, IP i zaznaczamy opcję Enable. Klikamy opcję Dodaj. Później szukamy opcji DMZ. Wpisujemy w puste pola IP naszego telefonu. Zaznaczamy opcję Enable, a także Zapisz. Teraz wyłączamy i włączamy Wi-Fi oraz ponownie łączymy się z naszym routerem. Teraz możemy bez problemu odtwarzać filmy na myoutube.com.